Zbigniew Solandi, może jaki cudek. Chruszczow odczytał ten swój referat, w którym potępił zbrodnie stalinizmu. Potępił właściwie samego Stalina. Do tego Bieruta to dobiło ostatecznie, psychicznie go dobiło. Jego zabił chyba stres. Jemu runął już całkowicie ten świat, do którego on był przywiązany. Bierut był człowiekiem, który po 1953 roku, kiedy nawet w Związku Radzieckim zauważono, że się coś zmienia, że przywódcy Związku Radzieckiego zaczynają odżegnywać się już od Stalina i to niedługo po śmierci Stalina. Bierut tego zupełnie nie widział. Widzieli to jego towarzysze partyjni. Widział to Berman, widział to Linz, podobno Berman pod koniec życia przestał się w ogóle towarzysko odzywać do Bieruta. Bierut do końca swoich dni był przeciwny nawet temu, co działo się w Polsce. Nawet temu, żeby zwolnić z więzienia takiego dość znanego komunistę Mariana Spycharskiego. Kiedy on się dowiedział dwa dni przed swoją śmiercią, że biuro polityczne w Polsce postanowiło zwolnić Mariana Spycharskiego. Jak to się ktoś nastawia, że on dzwoni do radia, że on się dzwoni, on już się zadzwonił. Tak samo jak u nas u tego pana Raka. Który to był świat, który to był komunizm, bo pan zaznacza, że na przykład, jeśli chodzi o Bieruta, to było to starsze pokolenie komunistów, takie, które miało swoją glorię, czy wyrastało do swojej glorii w latach 40. 50. i że to było zupełnie inne pokolenie od tego, co się działo na przykład w latach 70. 80. A to jest nawet ciekawe, bo na przykład jak Krzysztof Kero śpiewał w 76 roku, właśnie już o tym nowym pokoleniu. Wierzący, co wierzą, że muszą być w partii, bo żona, bo dziecko, bo raty, bo maluch. Partyjni, co chyłkiem przyjmują komunię, bobony na cukier, bobony do raju. Pan też to zauważył, że nowe pokolenie komunistów bardziej zwracało uwagę na te przywileje, na czasy i tak dalej. Tak, bo to jest coś takiego, że ja pamiętam, że ja byłem nastolatkiem w latach 80. I ja wtedy, jak się przyglądałem tym ludziom, którzy w partii są, to się zastanawiałem, czy oni w ogóle wierzą w to, co robią. No bo oni opowiadali o jakimś łączeniu się proletariatu wszystkich krajów, no a przecież nie było w ogóle paszportu w kieszeni, no to jak się te proletariaty miały łączyć? Mentalnie, ideologicznie, mentalnie. Mówiono o centralizmie demokratycznym, co mnie zawsze rozśmieszało, no bo to jest tak jak flag piaski tak naprawdę. To jest taka sprzeczność. Oni byli konformistami. Każdy są katolicy, oni kłamią i wychodzą z kościoła, to samo robią. Większości konformiści to byli tacy ludzie, jak inna postać przeze mnie opisywana, premier Cyrankiewicz. Natomiast jak ja się kiedyś zetknąłem z tymi komunistami, którzy działali na przełomie 50. i 60. lat, to było zupełnie inne pokolenie komunistów. Oni autentycznie wierzyli w to, co robią. To jest w ogóle niesamowite, bo oni byli przekonani, że oni chcą dobra, że oni chcą lepszej Polski. Dla kogo? Chcieli lepszej Polski w gruncie rzeczy najpierw dla klasy robotniczej. To dla nich było najistotniejsze. Reszta właściwie się nie liczyła. Ale nawet w gruncie rzeczy, myśląc o tej klasie robotniczej, no to nie do końca im się to sprawdzało, no bo to mówienie o tym, że w Polsce była dyktatura proletariatu, jest trochę bez sensu, bo proletariat nigdy nie rządził. Tak naprawdę rządziła warstwa urzędników komunistycznych, którzy byli wsparci przez Armię Czerwoną i to wszystko. Ale w każdym razie byli jednak inni ludzie. Oni rzeczywiście byli przede wszystkim przedwojennymi komunistami, czyli byli komunistami w okresie, kiedy za komunizm szło się do więzienia. No to już świadczy o tym, że rzeczywiście byli przekonani. Oni byli trochę złamani też przez Stalina, bo komunistyczną partię Polski Stalin w 1937 roku rozwiązał, a komunistów rozstrzelano. Tych najważniejszych komunistów w Moskwie w Związku Radzieckim rozstrzeliwano. Właściwie z komunistów przeżyli ci, którzy siedzieli, to jest paradoksalne, w sanacyjnym więzieniu, tak jak Bierut przeżył. I to był też powód, dlaczego ten Bierut awansował, nieco przez przypadek. To pokolenie takich komunistów jak Bierut czy Gomułka awansowało dlatego, że miało coraz mniej konkurentów wśród własnych szeregów. Bo najpierw wymordowanie tej czołówki komunistycznej partii polskiej, potem w czasie II wojny światowej śmierć pierwszych przywódców PPR-u, czyli Findera i Nowotki. No i to siłą rzeczy powodowało, że ci z drugich, trzecich, czwartych szeregów, a właściwie w tym drugim, trzecim, może i czwartym szeregu był Bierut. Nie wyżej tak naprawdę. On się w ogóle nie zaznaczył, szczególnie w jakichś rozważaniach ideologicznych przed wojną. To był taki średniej klasy, że tak powiem, komunista, który jednak cieszył się olbrzymim wsparciem Moskwy, dlatego że on przed wojną był na szkoleniu w Moskwie.
ono też wymaga pewnego chronienia. Dlatego od samego początku Kościół wierzył w możliwość zbawienia dzieci nienarodzonych. To, co nazywamy często w języku takim teologicznym lingus puerorum, to był taki piękny obraz, czy taki obrót dzieci na obrót dziecka. Lingus puerorum. Tak jak pan mówił, to jest filarze Bieruta, które opierał się między innymi na ideologii, na międzynarodowce, na Stalinie, to tak jakby wydaje mi się, że Gomułka tak paznokciem ten fundament cały czas drapał i naruszał. On gdzieś tam zawsze w tyle głowy był Bieruta, no i miał inne w ogóle podejście do tego, jak komunizm powinien w Polsce wyglądać. Oni się dość szybko skłócili, bo oni się skłócili tak naprawdę już w momencie, kiedy pierwszy raz zetknęli się w Warszawie w czasie okupacji. Oni się dopiero wtedy poznali, pierwszy raz zetknęli. Potem był taki moment, kiedy Bierut wysłał anonimowy, nie anonimowy, kiedy wysłał Donosna Gomułkę do Rotterdamu w czasie II wojny światowej. Ten Donos zawiózł z zalagowanej kopercie niewidocej w środku rzymierski. To rzeczywiście ochotne był do gościa. Ten spór między nimi właściwie ciążył cały czas na tym ruchu komunistycznym powojennym. Gomułka był bardziej przywiązany do takich tradycji narodowych. No właściwie rzeczywiście narodowych tak naprawdę. W gruncie rzeczy odsunięcie od władzy w 1948 roku Gomułki przez Bieruta i przez większość komunistów polskich wynikało z tego, że Gomułka w czerwcu 1948 roku powiedział, że do najważniejszej tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej należy to dbanie o sprawy narodowe. Natomiast poprzedniczka KPP, czyli SDKPR, nie przywiązywała do tego uwagi. I dla większości komunistów to był taki policzek właściwie, jak się zastanowi na tym. Uderzenie ich w twarz, bo oni naprawdę czuli się internacjonalistami. Oni w ogóle nie czuli, autentycznie czuli przywiązania do Polski. Gdyby ktoś im powiedział wtedy, że oni nie są polskimi patriotami, to by absolutnie nie zaprzeczyli. Oni by to uważali, że to jest prawda i że to jest powód do dumy, bo taki jest rewolucjonista. Natomiast Gomułka się trochę różni. On jednak uważał, że on wyznawał coś w rodzaju tego takiego polskiego narodowego socjalizmu, czy czegoś, o co go potem oskarżono, czyli o odchylenie narodowo-prawicowe, co w gruncie rzeczy, patrząc z punktu widzenia takich komunistów jak Bierut, było prawdą. No ten Gomułka w stosunku do nich był rzeczywiście, biorąc pod uwagę ideologię, czy reprezentantem odchylenia narodowo-prawicowego. No ale jakoś dosyć długo się uchował. Uchował się w porównaniu do czystek, które mówił Mises już wcześniej. To prawda. Znaczy oni obaj szereg. Gomułka też siedział w więzieniu przed wojną, więc dlatego... Ja mówię o tej ostatecznej likwidacji. O tej ostatecznej likwidacji, tak. No on się uchował i to jest pytanie, czy to, że nie było, nie było procesu nigdy Gomułki, to jest zasługa Bieruta, czy to jest jego linia obrony tak naprawdę. Ja tu się skłaniam ku takiej tezie, że Bierut nie chciał doprowadzić do procesu Gomułki, bo to był uruchomiło taki mechanizm ścinający głowy pierwszych sekretarzy. Że ten Bierut spodziewał się, że być może on kiedyś też trafi na ławę oskarżonych, no bo jednak sensem też tego całego komunizmu jest ta paranoja prowadząca do kolejnych czystek. To w ten ruch te kolejne czystki były wpisane i właściwie paradoksem tego ruchu jest to też, że każdy czuł się ofiarą tego systemu. Berman czuł się ofiarą Bieruta i Stalina, Bierut czuł się ofiarą Stalina, a Stalin w pewnym momencie rozmawiając z Chruszczowem powiedział, że on nikomu już nie ufa nawet samemu sobie. On właściwie w gruncie rzeczy też czuł się swoją własną ofiarą. Ale Berman przecież, Bermanowi aresztowano sekretarkę i mógł się spodziewać, że pewnego dnia on zostanie aresztowany. Oni kiedyś w czasie jakiegoś Sylwestra zastanawiali się, czy gdzie ich spotka następny Sylwester, czy być może nie w więzieniu. Więc Bierut mógł liczyć się z tym, że pewnego dnia kolejne losy tak się odwrócą, że on sam zasiądzie na ławie oskarżonych. Ale żeby on zasiadł na ławie oskarżonych, najpierw musiałby Gomułka zasiąść, bo skoro Gomułka już był sekretarz generalny partii,
już jest w więzieniu, no to trudno było sobie wyobrazić, że najpierw ewentualnie trafi na ławę oskarżonych pod jakimś wymyślonym pretekstem, w gruncie rzeczy Bierut, a dopiero potem Gomułka. No, najpierw musiał Gomułka. Więc być może Bierut swoimi działaniami takimi śledczymi, bo on spisywał tajniki kolejne do Gomułka, do Gomułki, czyli takie pytania, które miał zadawać oficer śledczy. On być może przedłużał ten okres aresztowania Gomułki, ale w gruncie rzeczy nie wiem, jak było naprawdę. Oni obaj byli beneficjentami okrutnego systemu, więc myślę, że byli świadomi tego, jakie konsekwencje mogą ich czekać. A o Bolesławie Bierucie mówił Piotr Libiński. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że rozmawialiśmy o książce Bierut, kiedy partia była Bogiem, a ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. To była audycja Między Kropkami. Weronika Wakuska. Do usłyszenia. A tym nawiedzenia najświętszego sakramentu, potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, renopuran zatoki chodź. Wystarczy rozpuścić zarzędkę w gorącej wodzie i gotowe. Renopuran zatoki chodź zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. Dziewanna, wspierające odporność, czarny bez i najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatoka. Aha, kityn janek, suplementy diety, renopuran dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki renopuran zatoki max zawierające i 8 składników ziołowych, Aflofarm. I tylko dla młodzieży. Darmowo. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations, odpowiedzialnych za wizerunek firmy, na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Fizaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Fizaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Fizaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciłem pani ProLiver. Dokładnie, suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Serdecznie Was witam w kolejnej kopecie radości. Witamy naszych przyjaciół przy telewizora. Zapraszam. Polskie Radio 24 minęła 19.30. Czas na informację dnia. Paweł Zieliński. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty przy pomniku Antoniego Kowalczyka w Gdańsku. To jedyna z pierwszych i najmłodszych ofiar stanu wojennego. W uroczystości wzięła udział rodzina, matka i siostra Kowalczyka. Byli obecni na niej także dawni działacze Federacji Młodzieży Walczącej, którzy dziękowali prezydentowi Dudzie za obecność. To ode mnie, razem żeśmy tutaj uczestniczyli w tych wydarzeniach. Jest to naprawdę wzruszające, w szczególności w takich momentach, że jeszcze 3 lata temu, jak braliśmy tutaj udział w uroczystości, a to chodziła policja, jak powiedziałeś, milicja, nas jeszcze tutaj legitymowała. To był straszny. Naprawdę dziękujemy, zmieniają się czasy, wszystkiego dobrego i jesteśmy wzruszeni. Dziękuję, że Państwo pamiętacie. Pamiętam. Panie Prezydencie, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy. Antoni Browarczyk został postrzelony w głowę przez milicję 17 grudnia 1981 roku, gdy przypadkowo trafił na demonstrację antykomunistyczną przed siedzibą Komitetu Wojewódzkiego PZPR, w którym to budynku mieści się obecnie Gdańska Prokuratura Okręgowa. Miał 20 lat. W zeszłym roku odsłonięto jego pomnik na Targu Rakowym.
3 tony darów trafiły w regionie radomskim do byłych żołnierzy Armii Krajowej. Świąteczną zbiórkę przeprowadzono w ramach akcji Paczka dla Bohatera. W pomoc kombatantom zaangażowała się szkolna młodzież. Włączyły się także służby mundurowe. To było prawdziwe pospolite ruszenie. Efekt przerósł oczekiwania organizatorów. Młodzi ludzie wykazali się empatią, dojrzałością i poczuciem odpowiedzialności. Możemy się z nimi spotkać, póki oni są, jeszcze żyją. Razem z kolegami w klasie też pomagaliśmy nauczycielom w organizowaniu tej zbiórki, pomagaliśmy w pakowaniu. Jedzenie rozdzielaliśmy tak, żeby każdemu było sprawiedliwie i równo. Zdaniem Pawła Głowackiego z Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej efekt pracy wykonanej przez uczniów i funkcjonariuszy różnych służb jest imponujący. Ponad 2,5 tony samych artykułów z przeznaczeniem długotrwałym oraz ponad 230 kg tzw. chemii. Te paczki, jest ich 110, pojadą do opiekunów paczki dla bohatera. Są to osoby, które walczyły o wolną Polskę. W tym roku po raz pierwszy przedświąteczna pomoc trafi też do bohaterów radomskiego Czerwca 76. Pomnik Jana Pawła II odsłonięto dziś w kościele w Solnoku na Węgrzech podczas obchodów polskiej Wigilii zorganizowanych przez miejscowych Polaków. Wykonany w naszym kraju stanął dzięki wspólnym datkom Polaków i Węgrów. Po uroczystym zapaleniu świec adwentowych na głównym rynku miasta w obecności m.in. władz miejskich zespół Pleśnioki wystąpił dla wszystkich mieszkańców z jasełkami tłumaczonymi na język węgierski. Miejscowi Polacy zasiedli następnie do wspólnej wieczerzy w bibliotece miejskiej. Podzielono się opłatkiem, a potem przystąpiono do kosztowania tradycyjnych potraw polskich i węgierskich, w tym barszczu, bigosu i pierogów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 19.33 na zegarze. Magazyn sportowy. Krzysztof Kuzak, dobry wieczór. Dzisiejszy magazyn sportowy poświęcony będzie zapasom, ale na początek dobre wiadomości z Kopenhagi i Engelbergu. W Danii odbywają się pływackie mistrzostwa Europy na krótkim basenie. Dziś wicemistrzynią Starego Kontynentu na 50 metrów stylem grzbietowym została Alicja Tchórz. Szczęśliwa jestem. To był ostatni start indywidualny, więc ostatnia szansa na zdobycie tego krążka indywidualnie. Jutro walczymy w sztafecie. Polka przegrała tylko z rewelacyjną Węgierką Katinką Hoszszu. To trzeci medal dla Polski na tych zawodach. Wcześniej srebro zdobył Radosław Kawęcki na 200 metrów także stylem grzbietowym, a brąz męska sztafeta 4x50 metrów kraulem. Natomiast w Szwajcarii Kamil Stok zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszy był Norweg Anders Fanemel, a drugie miejsce zajął Niemiec Richard Freitag. A teraz już zapasy. Dwa dni temu w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji 95-lecia Polskiego Związku Zapaśniczego. Podczas wielopokoleniowego spotkania były łzy wzruszenia, wspomnienia i rozważania nad przyszłością tej jednej z najbardziej medalodajnych dyscyplin w historii polskiego sportu. Zapraszam do wysłuchania rozmów z kilkoma wybitnymi postaciami naszych zapasów. Na początek prezes związku Andrzej Supron, wicemistrz olimpijski w stylu klasycznym z Moskwy z 1980 roku. Panie prezesie, piękna historia, zapasy, jedna z tych dyscyplin, które stanowią o sile polskiego sportu. Cieszymy się bardzo, że powolutku zaczynamy wracać do tej czołówki polskich dyscyplin, które są jakby wizytówką polskiego sportu. Chodzimy do szkół, tam szukamy tych najmłodszych adeptów sztuki zapaśniczej, tłumacząc wszystkim, jak korzystne jest uprawianie sportu i jak fantastyczną ogólnorozwojową dyscypliną są zapasy. Naszą wartością dodaną zawsze będą ci, którzy zostaną. A jeżeli zostaną medalistami, tak jak ci, o których dzisiaj żeśmy wspominali, to będzie coś wyjątkowego. No cóż, no 95 lat, szmat czasu, piękny wiek, każdy chciałby tyle żyć. Mieliśmy kilka tych takich spektakularnych zwycięstw indywidualnych i jako drużyna. W Teheranie zdobyliśmy 2 złote, 3 srebrne medale, 1 brązowy. To były Mistrzostwa Świata i tam byliśmy najlepszą drużyną. Pokonaliśmy wówczas Związek Radziecki. W 1972 roku po raz kolejny zdobyliśmy 3 złote medale, 1 srebrny, 1 brązowy i pokonaliśmy Związek Radziecki. Byliśmy najlepszą drużyną. A później pokonaliśmy już Rosję. Ten najpiękniejszy dzień, czyli Atlanta, rok 1996. Walnęło do ręce do góry! Jest! Decyzja sędziów, ale nie może być inna. Musi wygrać Polak. Podziwię zawadzki stanu w miejscach skała. Nie daje się przepchnąć nawet na moment. Zmierzamy po trzeci medal. Jeszcze 5 sekund. Podziwię zawadzki. Skoczył do góry. Wywrotka efektowna. Jest mistrzem olimpijskim.
zdobyliśmy 3 złote, znowu tak jak w Katowicach, 1 srebrny i 1 brązowy. Mogliśmy się napawać dumą, że te wyniki zauważone były nie tylko w kraju, ale na świecie. To też był powód do dumy. No i też była taka nadzieja, że będzie kontynuacja. Niestety nastąpił taki malutki regres, spadek. Te medale jeszcze były, ale już nie takie spektakularne. Potem nie było w ogóle. No i powolutku zaczynamy się od razu. Po raz pierwszy w historii zdobyliśmy we wszystkich 3 stylach medale na Mistrzostwach Świata. To już jest taki mały prognostyk tego, że coś drgnęło za pasa, że zaczynamy się odbijać. To jest to, co było w innych dyscyplinach. Najpierw był wzlot, upadek, wszystkie dyscypliny były raz góra, raz dół, ale w końcu jest sukces. Jedną z tych pięknych chwil tej uroczystości było powołanie Galerii Sław, Polskich Zapasów. Postanowiłem, żeby zachować historię. A mamy naprawdę wspaniałą historię, żeby ta historia nie umknęła. Mało, żeby ona była edukacją dla tych młodych mistrzów teraz, żeby oni wiedzieli, że oni się też nie zapomni, żeby oni szanowali tych starych mistrzów, te ikony tej dyscypliny. Przyjęliśmy tych, co już nie żyją, ale zasłużyli się i tych, którzy w tej chwili są. I co roku będziemy przyjmować kolejnych i oby to tak trwało, żeby nie było końca. Władysław Pytlasiński to był człowiek, który był właśnie prekursorem, pierwszym mistrzem świata i on był jako pierwszy. Później był pierwszy medalista olimpijski, Tadeusz Trojanowski, Rzym, rok 1960. Później pierwszy medal w Monachium, wtedy jeszcze brązowy, Kazimierza Lipienia. Później następny brązowy medal Czesława Kwiecińskiego. No i Michalik, Jan Michalik, który w 72 roku zdobył złoty medal na Mistrzostwach Europy. Klucz jest tak, do holów wchodzą tylko ci, którym grano Mazurka Dąbrowskiego, czyli mistrzowie. Mistrzowie Europy, mistrzowie świata i ci, którzy zdobyli medal olimpijski, bo jest to wyjątkowy medal. I ci co roku będą przyjmowani. Oczywiście trenerzy. No i oczywiście trenerzy olimpijscy, słusznie pan zauważył, trenerzy medalistów olimpijskich, oni też będą stanowili grono Galerii Sław. Tutaj jako pierwszy pojawił się? Mój trener Janusz Tracewski, to on właściwie wychował pierwszych medalistów i był pierwszym trenerem polskiej szkoły zapasów. Jednym z bohaterów igrzysk w Atlancie był Ryszard Wolny, złoty medalista w kategorii do 68 kg w stylu klasycznym. To okazja, żeby spotkać kolegów z maty, tych, którzy kiedyś byli pewnie dla pana, jak był pan młodym zawodnikiem, idolami. Właśnie to jest taka okazja, gdzie można poznać, ja znam tych starych mistrzów, ale ci młodzi zawodnicy, którzy teraz robią medale, oni już niektórych nie znają, nie pamiętają, a ja miałem wiele okazji, wiele sytuacji takich w swoim życiu, gdzie i spotykaliśmy się na macie i spotykaliśmy się w czasie treningów i poza treningami na takich spotkaniach. Kawał czasu, kawał drogi, którą żeśmy przeszli przez pokolenia i myślę, że trzeba to kultywować, żeby o tych mistrzach starych, o nas może za jakiś czas, żeby była ta pamięć, żeby o nas nie zapominali. Wymieńmy tych starych mistrzów, o których pan wspomina, którzy właśnie byli tymi wzorami dla pana pokolenia. No to na pewno bracia Lipieniowie, świętej pamięci Kaska już nie ma. To Andrzej Supron, który był moim takim idolem w latach młodzieńczych. Później Andrzej mnie trenował. Jest tu Czesiu Kwieciński, jest tu Stasiu Krzesiński z tych starszych. Jest tu Michalik, Janek z tych medalistów, jest tu Kopański, jest tu Dziadura, jest tu Stasiu Bary. Także dużo tych medalistów, mistrzów świata, Europy, jest tu Józek, która z tej naszej generacji, można powiedzieć, to co myśmy zdobywali. Pan to akurat to pokolenie, które zapisało tą jedną z piękniejszych kart w historii polskich zapasów. Atlanta 1996 rok, no coś niesamowitego, niesamowity turniej olimpijski, 3 złote medale, ale to przecież nie jedyne medale, które wtedy wywalczyli zapaśnicy. Chcielibyśmy, żeby to się powtórzyło, ale czy to jest możliwe? Znaczy, ja nigdy nie lubię, że powracamy do historii. Historia to jest pewien rozdział, który się rozpoczął i się zamknął. Nie wracajmy do tego, bo takiej historii można tworzyć nową historię. Czy ona się powtórzy? No to czas pokaże. Będzie bardzo trudno, dlatego że tych kategorii olimpijskich jest mniej. Wtedy, kiedy ja startowałem i moi koledzy, którzy zdobywaliśmy razem na matach w Atlancie medale, było 10 kategorii olimpijskich. Dzisiaj jest 6 kategorii. Wtedy startowało powyżej 30 zawodników. Dzisiaj już mamy tą selekcję 16 zawodników, także bardzo trudne same kwalifikacje do tego, później same już igrzyska. Także ja myślę, żeby ci młodzi nie patrzyli się na nas, oni mają mieć, wybierać sobie z tych lat idolów, na nasze podobieństwo mogą, tak jak ja tam powiedzmy czerpałem jakieś wzorce, ale niech oni tworzą swoją historię i to jest najważniejsze. Nie, niech każde pokolenie tworzy własną historię, a i tak zawsze każdy będzie pamiętał tą historię, bo ona przyniosła nam chwałę. Podczas czwartkowej gali wręczono medale zasługi dla polskich zapasów.
Złoty otrzymał m.in. Józef Tracz, trzykrotny medalista olimpijski w stylu klasycznym, srebrny w Barcelonie w 1992 roku, brązowy w Seulu 4 lata wcześniej oraz w Atlancie w 1996 roku. 95 lat to jest piękna historia polskich zapasów. Ja cieszę się bardzo, że i jestem dumny z tego, że moje medale przyczyniły się do rozpławiania naszej kochanej dyscypliny, naszego Polskiego Związku Zapaśniczego. Mam nadzieję, że będę dalej służył już jako szkoleniowiec, jako trener, jako wychowawca i moi zawodnicy także przysłużą się i będą zdobywać medale do jeszcze lepszej historii naszej dyscypliny. Jak pan tak spojrzy na te lata, wtedy kiedy pan był zawodnikiem, czy wtedy było łatwiej, czy teraz ta poprzeczka wyżej jest postawiona przed tymi młodymi pana następcami? Wiele czynników wpływa na to, że się zdobywa medale. Oprócz tego, że trzeba trafić na bardzo dobrych szkoleniowców, po drodze od dziecka poprzez kadeta, juniora i już później w wieku seniorowskim, i trenerów klubowych, i trenerów reprezentacji. Następnie zawodnik musi mieć cel postawiony, czyli stawia sobie najwyższe cele, czyli ten medal na Igrzyskach Olimpijskich. No, wymaga to dużej dyscypliny wewnętrznej, samozaparcia. Jeżeli chodzi, czy było łatwiej w tamtych czasach, gdzie ja walczyłem, czy teraz. Jeżeli chodzi o medale na Igrzyskach Olimpijskich, to powiem szczerze, że teraz jest trudniej zdobyć, dlatego że konkurencja jest coraz mocniejsza w świecie. Rozpad Związku Radzieckiego, doszło chyba 13 czy 14 państw, gdzie zapasy na wschodzie to jest bardzo duża potęga. No i ilość startujących zawodników na Igrzyskach Olimpijskich jest ograniczona, czyli sam udział na Igrzyskach i zakwalifikowanie się to już jest bardzo duży sukces. Mateusz Bernatek, wicemistrz świata z tego roku. Ale byśmy chcieli, żeby takich sukcesów było więcej, żeby ci nasi zawodnicy częściej sięgali po te najwyższe laury. No tak, ostatni rok to był rok właśnie Mateusza Bernatka, srebrny medal na Mistrzostwach Świata. No szkoda, że nie złoty, było bardzo blisko. Mateusz w wieku 23 lat zdobył medal i to już jest wybitny zawodnik, posiadający wysoką klasę sportową. Mam nadzieję, że te medale będzie zdobywał w każdym roku, a przede wszystkim na Igrzyskach Olimpijskich. Mamy takich młodych zawodników jak Romek Pacurkowski w kategorii też do 66 kg, Dawid Karyciński. Mamy niską kategorię wagową, Dawid Ercetlic, Michał Tracz. Następnie mamy kategorię do 74 kg, tam jest też trzech bardzo dobrych zawodników. Dawid Klimek ze Śląska Wrocław, następnie Iwan Lipiuk z AZS-u AWF-u Warszawa. Także w tej kategorii wagowej jest Arkadiusz Kubynyk z Olimpijczyka Radom. No, mamy tych zawodników, trzeba ich dobrze poprowadzić i mam nadzieję, że oni będą rozsławiać polskie zapasy w niedalekiej przyszłości. Wszyscy myślimy już o Tokio, ale przecież przypomnijmy, Rio de Janeiro dla klasyków było porażką, bo żaden przecież nie pojechał w ogóle do Brazylii. Mamy nadzieję, że właśnie ta konkurencja, gdzie przecież odnosiliśmy największe sukcesy, mamy najwięcej medali w zapasach właśnie w stylu klasycznym mężczyzn, powróci do tej świetności. Kwalifikacje były bardzo trudne i niestety naszym zawodnikom nie udało się zakwalifikować. Prawdopodobnie na te turnieje kwalifikacyjne nie trafili z formą. Dobrze, że my mamy Monikę Michali, która uratowała polskie zapasy, Polski Związek Zapaśniczy, zdobywając medal na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Mam nadzieję, że ci zawodnicy, którzy zostali przeze mnie wymienieni, już nie dopuszczą do takiej sytuacji, gdzie klasyka nie będzie na Igrzyskach Olimpijskich i z tego miejsca serdecznie im życzę. Polskie zapasy to także sukcesy naszych pań. W dorobku mają wiele medali Mistrzostw Świata i Europy, a także dwa brązowe krążki Igrzysk Olimpijskich. Ostatni w Rio de Janeiro zdobyła Monika Michalik. W tym roku pani Monika została po raz czwarty mistrzynią Europy. Mam co wspominać przez te lata, co zaczęłam trenować zapasy, a jest to już 21 lat. W każdym moim roku sportowym coś się działo, a ostatnie Igrzyska Olimpijskie i aktualny medal Mistrzostw Europy złoty. Zawsze mówię, że mnie każdy medal cieszy, każdy sukces, byle nie porażka, no ale z porażki trzeba wyjść i trzeba robić swoje i ja tak robiłam, powiedzmy, jak zaczęły się Igrzyska Olimpijskie, Aten, Pekin, Londyn. No i tak naprawdę dotarłam do tego medalu w Rio dopiero, także nie odpuszczałam. To był taki mój cel, żeby mieć ten krążek olimpijski, mam go. I fajnie, takie podsumowanie 95-lecie, także jest to fajne. Na dziś to wszystko. Dobranoc i do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Oczywiście na antenie Polskiego Radia 24 Krzysztof Renik.
Dobry wieczór. Rosja planuje wycofanie z Syrii 2/3 kontyngentu swojego wojskowego oraz sprzętu wojskowego. Tak informują źródła w resorcie, w rosyjskim resorcie obrony. Minister obrony Rosji Sergiej Szojgiu oznajmił, że siły rosyjskie już zaczęły opuszczać Syrię. Jednocześnie Władimir Putin odbył w minionym tygodniu swoiste tournée po krajach Bliskiego Wschodu. Był właśnie w Syrii, był także w Egipcie. No, był w Turcji również, ja mam wątpliwości, czy to Bliski Wschód, czy nie, ale w każdym razie jest to państwo, które z całą pewnością odgrywa istotną rolę w tych grach, które trwają na Bliskim Wschodzie. A w studiu jest ze mną redaktor Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent mediów polskich i zagranicznych na Bliskim Wschodzie. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór Państwu. Panie redaktorze, Rosja odbudowuje swe wpływy na Bliskim Wschodzie. Jeszcze w ostatnich miesiącach często mówiliśmy o tym, że to taki jedyny przyczółek Rosji to dwie bazy wojskowe w Syrii, które no jednak miały swój udział w operacji wojskowej prowadzonej przez Rosjan na terytorium tego kraju. Teraz wydaje się, że Rosja troszkę mocniej staje na nogi właśnie na Bliskim Wschodzie. Te bazy oczywiście pozostaną. Dla Rosjan jest bardzo ważna ta obecność zaczepna na Morzu Śródziemnym i baza zarówno Chmeim lotnicza, jak i Tartus są istotnymi elementami przypominającymi o roli Rosji. I trzeba powiedzieć, że Putin dokonał bardzo zręcznego manewru, na razie dyplomatycznego i politycznego. Zobaczymy, jak to się dalej uda, ale udało mu się to, co do tej pory było właściwie przegraną Rosji. Od lat 70., 80., kiedy Egipt wypowiedział sojusz ówczesnemu Związkowi Radzieckiemu, Rosja się kurczyła jej wpływy na Bliskim Wschodzie. Amerykanie odgrywali główną i właściwie jedyną rolę. Troszeczkę było tam Europy jeszcze. Natomiast teraz Rosja wraca jako nie tylko pełnoprawny gracz, ale gracz, którego nie można ominąć. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, udowadnia, że może prowadzić, a to już nie tylko na Bliskim Wschodzie, że może prowadzić daleko od swoich granic skuteczne operacje wojskowe. No tak, ale z drugiej strony można sobie zadać pytanie. Władimir Putin powiedział w Syrii, że oto zwyciężyliśmy dżihadystów, zwyciężyliśmy państwo islamskie, Syria jest wolna, kończymy operacje i tak dalej, i tak dalej. Tego samego dnia Federica Mogherini mówi, ci, którzy powiadają, że zakończyła się wojna w Syrii, zakończyła się ta sytuacja konfliktowa w Syrii, oczywiście się mylą, bo Syria dalej będzie płonąć i Syria w dalszym ciągu będzie teatrem wojennym. No nie ma rozwiązania politycznego. No pamiętajmy o tym, że rozmowy genewskie, ósma runda, właściwie rozmów, które się nigdy nie zaczęły, bo obie delegacje, nazwijmy i reżimowa, i opozycjonistów, funkcjonowały w tym samym budynku, ale w salach odrębnych i nigdy się nie spotykały, tylko Stefan de Mistura, specjalny wysłannik ONZ, krążył między obu salami. I próbował o czymś rozmawiać. Tak, natomiast problem polega na czym? Oczywiście to nie jest pełen koniec, tylko że Rosjanie okazali się w dwóch rzeczach bardzo skuteczni. Pod płaszczykiem walki z kalifatem dokonali skutecznej operacji rozbijającej, bo tak należy powiedzieć, siły opozycyjne Assada. On sam jeszcze dwa lata temu, kiedy rozpoczynała się operacja rosyjska, był właśnie przegrany. Mówiło się, że jego na miesiące się mówi, tygodnie, prawda, prawie że dnie są policzone. Odwróciło się przy mocnym wsparciu rosyjskim i Teheranu oraz Hezbollahu libańskiego. Udało się tak naprawdę wojnę w Syrii wygrać w stronie asadowskie i rosyjskie. No tak, to jest pierwsza sprawa. Tak. Uzyskali 60% terenu i to tylko o to chodzi. Tak naprawdę chodzi o to, że opozycja nie ma obecnie skutecznego narzędzia prowadzenia jakichkolwiek skuteczniejszych operacji wojskowych, zbrojnych przeciwko Asadowi. To jest wygrana, niewątpliwie. Ta wygrana wcale nie oznacza końca wojny. Oznacza przegraną, ale nie koniec wojny. Koniec wojny będzie wówczas, kiedy dojdzie do rokowań politycznych, przy czym Putinowi się jedna rzecz bardzo udała. Po pierwsze, zmusił Asada, żeby wysłał delegację do Genewy. Niechętnie, bo niechętnie, ale sam stosunek Putina i Asada ilustrowała ostatnia podróż Putina do bazy rosyjskiej w Syrii, Chmeim. W bazie, wychodząc z samolotu, witał swojego ministra obrony, ministra spraw zagranicznych, dowódców wojskowych operacji, pominął w ogóle Asada, który stał z boku, on chciał się z nim przywitać. Asad był na drugim miejscu i usłyszał od Putina: tą wojnę liczymy na to, że uda się rokowania doprowadzić do skutecznego końca i uregulować sytuację polityczną w Syrii. Liczę na pana. W związku z tym
To było w podtekście. Jak tego nie zrobisz, możemy cofnąć poparcie i mogą być różne rozwiązania syryjskie. Czyli krótko mówiąc, Asad jest wasalem, Putin jest głównym graczem. Następna rzecz, która jest istotna, oczywiście jest kwestia, i to nie do rozwiązania, czy Rosja była istotniejszym czynnikiem, czy koalicja zachodnia wspierająca siły opozycyjne walcząca w Syrii przeciwko kalifatowi, bo o to chodzi. Ale tak naprawdę wiadomo, że za plecami stron walczących w Syrii kryje się z jednej strony Putin, z drugiej strony Erdogan, czyli Turcja, z trzeciej strony jest to Teheran, który wspiera samego Asada i Hezbollahów, i trzecia siła, bardzo istotna, Arabia Saudyjska, wspierająca opozycję. I te siły między sobą będą układały się i podyktują warunki rozwiązania pokojowego, które nieprędko nastąpi, i one będą decydowały o dalszych losach Syrii. No tak, ale z drugiej strony można też zapytać, co Rosja będzie miała do zaproponowania już na tym etapie odbudowy Syrii, odbudowy Bliskiego Wschodu. Umówmy się co do tego, że tak naprawdę pieniądze mogą płynąć jednak ze strony zachodniej. Tylko. To jest oczywiste zupełnie. Od razu powiem tak, wchodzi kwota 400 miliardów dolarów minimum na odbudowę Syrii. Rosja, która ma mniejszy dochód narodowy niż Włochy, nie ma żadnego nacisku ekonomicznego, nie ma możliwości odbudowy, nie ma odbudowy gospodarczej, a za tym idącym pieniądze. Liczy na to, że pieniądze pod szyldem czy pod flagą ONZ da Europa Zachodnia, być może Ameryka, być może również do tego się dołoży Arabia Saudyjska. Rosja chce być jednym z rozgrywających, ale nie za własne pieniądze. To jest istotna rzecz. Czy można być rozgrywającym bez pieniędzy? Można, dlatego że okazało się co? Że na Bliskim Wschodzie Amerykanie mają w postaci Trumpa bardzo niejasną politykę. Poza tym, że oferują Arabii Saudyjskiej pomoc ewentualną logistyczną czy jakąkolwiek, ale nie militarną, w konfrontacji z Teheranem, to wiadomo, że Arabia Saudyjska ściera się z Teheranem i w tej osi również rozgrywa swoje interesy nie tylko sprawę syryjską, w ogóle generalnie Izrael, to tak naprawdę Putin, i to wszyscy komentatorzy i obserwatorzy dyplomatyczni podkreślają, Putin udowodnił jedno. Zadeklarowałem się sojusznikiem Asada i byłem sojusznikiem do końca. Na Bliskim Wschodzie ta lojalność się szalenie liczy. Europa deklaruje werbalnie, że jest sojusznikiem sił demokratycznych, ale nie robi kompletnie nic. Amerykanie mają bardzo mętną politykę i pamiętajmy, że kiedy Obama mówił o słynnej czerwonej kresce, tak, bo dlatego, że Asad użył broni chemicznej, to przecież i Obama dalej nie wiedział, co zrobić, bo wojsk nie chciał wysłać. To Putin właśnie powiedział, dobrze, to ja wywrę nacisk na Asada, rozbroję z broni chemicznej wojska syryjskie, ratując prestiż między innymi Obamy, no, którego obecny prezydent Trump nie znosi. Ale kwestia rozgrywającego, że jest to polityk, czy też kraj, bez którego na Bliskim Wschodzie już się niewiele może zdarzyć, a po drugie, to co się liczy, że to co było dawniej, w latach 60. 70., że Rosja stanowiła partnera, sojusznika, patrona tych sił, nazwijmy, lewicowych, czy też komunistycznych, czy też radykalnych, nacjonalistycznych w świecie arabskim, to teraz wraca jako lojalny sojusznik również i Erdogana, który ma napięku z Zachodem i z Ameryką. No ale sądzi pan, ja wracam ciągle do pieniędzy, sądzi pan, że rzeczywiście w tym procesie po zakończeniu konfrontacji zbrojnej, po zakończeniu walk, Rosja będzie mogła odgrywać jakąś rolę? Przecież oni nie mają pieniędzy, Rosjanie. Nie, nie mają pieniędzy. Nie dadzą tych pieniędzy na odbudowę, a te społeczeństwa Bliskiego Wschodu będą czekały na te pieniądze, będą czekały na proces odbudowy, na proces rekonstrukcji państw zrujnowanych kompletnie przez wojnę. W związku z tym, co wtedy Rosja może zaproponować? To ja powiem przez analogię. Kiedy zaczął się proces pokojowy między Izraelczykami i Palestyńczykami, który się wykoleił, nie doszedł do końca, Europa, głównie Europa, również ONZ, dawały ogromne pieniądze na Palestyńczyków, na rozwój społeczny, gospodarczy i tak dalej. Ale za tym nie poszedł żaden nacisk na drugą stronę, na Izrael, żeby doszło do ugruntowania i rozwinięcia procesu pokojowego. Na Bliskim Wschodzie taką świadomość mają. Na Bliskim Wschodzie mają również świadomość, że Europa deklarowała poparcie dla przeciwników Asada, ale poza deklaracjami, potępieniami, no i wysyłaniem trochę broni, nic nie zrobiła i wiadomo, że nic nie będzie robiła w tej materii militarnie ani politycznie. Ameryka również była zadowolona, że odgrywa rolę bezkosztową, znaczy bez nakładów, jeśli chodzi o straty w żołnierzach, lekcji
Rosja, iracka i afgańska były bardzo bolesne dla Amerykanów. W związku z tym wszyscy wiedzą, że Amerykanie fizycznie się nie zaangażują. Tam potrzebny jest gracz, który będzie między tymi meandrami, między Arabią Saudyjską, między Syrią, między Teheranem i Erdoganem, będzie potrafił lawirować. No ale zgodzi się pan z poglądem, że tak naprawdę Putin wygrywa jedynie słabość Zachodu i swoiste kunktatorstwo Zachodu, że tak naprawdę nie reprezentuje rzeczywistej siły, tylko wygrywa te słabości i te, ja bym powiedział, niedokończone działania Zachodu. Ale ponieważ Zachód nie zmieni swojego postępowania, a Putinowi na czym zależy? Na przywróceniu wpływów politycznych Moskwy w tym rejonie, z którego została wyparta, jak mówili na ale początku. Czy można wpływy polityczne zachować, nie dając wiele w zamian, to znaczy nie dając można. Pieniędzy? Jako ten rozmówca, kwestia konferencja w Astanie, która się odbyła, doprowadzenie do rozmów pośrednich nawet między Teheranem a Arabią Saudyjską, przecież oni popierali różne, prawda, ugrupowania, utrzymanie roli w granicach pewnych Hezbollahów w samej Syrii. Krótko mówiąc, jest to ktoś, kto jest znacznie bardziej skuteczny, odgrywa podobną rolę jak Stefan Mistura w Genewie. On również nie ma pieniędzy, nie ma wojska, nie ma niczego, a krąży jako ten mediator między stronami. No tak, tylko że świat zachodni może w wyniku działań w Genewie doprowadzić do tego, że pojawią się pieniądze. Putin nie może do tego doprowadzić w wyniku procesu w Astanie. Nie, nie może. Natomiast o co chodzi? Zachód więcej poza daniem pieniędzy, nawet tych 200-300 miliardów dolarów, to Zachód więcej nic nie zrobi. Jeśli te pieniądze pójdą, tak jak się niestety zdarzyło, Zachód dawał broń demokratycznym siłom w Syrii. Tylko ta broń błyskawicznie znalazła się w rękach kalifatu, o czym się teraz bardzo głośno mówi. I Zachód nie potrafił się z tym poradzić, a nie potrafił uszczelnić. I wszyscy sojusznicy Zachodu, no między innymi siły demokratyczne, które były również rozgrywane i obrywały ciężkie ciosy od strony kalifatu, to wszyscy wiedzą, że na Zachód mogą liczyć jako na wielkiego kasjera, bankiera, ale nieskutecznego sojusznika. Jednym słowem można chyba podsumować tę naszą rozmowę, że to nie znakomitość Federacji Rosyjskiej, tylko słabość Zachodu powoduje, że Władimir Władimirowicz Putin może odgrywać jeszcze na Bliskim Wschodzie jakąś rolę. Tak, i umiejętność kręcenia między stronami. Ja przypomnę, gościem państwa, gościem moim był redaktor Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent mediów polskich i zagranicznych na Bliskim Wschodzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To wszystko w tym wydaniu magazynu. Krzysztof Renik, do usłyszenia. Reklama. Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem w hiper i supermarketach Carrefour na wszystkie zestawy Lego ma być 20% rabat, nawet od cen promocyjnych. Rabat naliczany będzie przy kasie. I tak do niedzieli 17 grudnia. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Wyjątkowe muzyczne boksy na święta. Wojciech Młynarski, prawie całość. Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Jonasz Kofta, Kofta Jonasz. Marek Grechuta, koncerty. Podaruj muzykę z klasą. Boksy do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 20, czas na informacje dnia. A w informacjach dnia powiemy o gdyńskim pogrzebie komandorów zamordowanych przez komunistów. Będzie o bursztynowym ołtarzu ojczyzny, a także o rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek. Paweł Zieliński, zapraszam. W Gdyni pochowani zostali komandorzy zamordowani przez komunistów. W uroczystości wzięły udział rodziny oficerów, prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele rządu i wojska, Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego Staniewicza oraz Zbigniewa Przybyszewskiego. Na karę śmierci skazał Najwyższy Sąd Wojskowy 21 lipca 1952 roku na podstawie sfingowanych zarzutów. Oskarżano ich o spisek w Wojsku Polskim. Wyroki wykonano 12 i 16 grudnia 1952 roku.
roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, a ich ciała pogrzebano w bezimiennych mogiłach. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msza w intencji oficerów, po której trumny z ich szczątkami w asyście wojskowej zostały przewiezione na lawetach armatnich na cmentarz. Tam prezydent Andrzej Duda przypominał: po ponad 6 dekadach, odkąd zostali w zdradziecki sposób zamordowani, mają swój pogrzeb. Możemy pożegnać ich dzisiaj z honorami, należnymi im jako bohaterom Rzeczypospolitej. A bratanek awansowanego pośmiertnie na stopień kontradmirała Jerzego Staniewicza, Maciej Staniewicz, mówił: patrzę na to jak pewnego rodzaju oddanie hołdu tym ludziom, którzy zostali zamordowani w tył głowy, jak w Katyniu, pogrzebani pod chodnikiem, cementem zalani. Hołd oficerom oddali też mieszkańcy Gdyni. Za ich zasługi dla obrony wybrzeża, chwała bohaterom. Jest to sprawiedliwość po latach. Osoby, których pozbawiano dobrego imienia, honoru, w tej chwili jest to przywracane. Szczątki oficerów z honorami wojskowymi złożono w kwaterze pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Z Gdyni Witold Banach, Polskie Radio. W obecności polskiego duchowieństwa i władz państwowych nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio poświęcił bursztynowy ołtarz ojczyzny. W gdańskiej bazylice świętej Brygidy dzieło wielu rzemieślników odsłonił w trakcie uroczystej mszy prezydent Andrzej Duda. Uroczystość obserwował Dawid Gregorcewicz. Mszę świętą poprowadził nuncjusz apostolski w Polsce, ale okolicznościową homilię wygłosił metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Wspomniał, że bazylika świętej Brygidy jest świątynią Solidarności. Przyszliśmy do sławnej bazyliki świętej Brygidy w Gdańsku, świątyni Solidarności, bastionu wiary i ojczyzny, jak powiedział przed laty, w 74 roku już, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Przybyliśmy do szańca narodowej pamięci. Głos zabrał również prezydent Andrzej Duda, który powiedział, że bursztynowy ołtarz to niezwykłe dzieło wielu artystów, pełne symboli. Symboli wiary, tak ważnych dla Polaków, ale także symboli ważnych dla Polaków wydarzeń. Wydarzeń, które naznaczyły, ale zarazem wyrysowały ostatnie dziesięciolecia naszej historii. Wspomniany bursztynowy ołtarz ojczyzny, choć dziś został oficjalnie odsłonięty, w przyszłości zostanie uzupełniony o nowe elementy. Centralnym punktem ołtarza jest obraz Matki Boskiej, opiekunki ludzi pracy w bursztynowej szacie. A relację z Gdańska przygotował Dawid Gregorcewicz. 36 lat temu doszło do krwawej pacyfikacji strajku w kopalni Wujek. W wyniku działań oddziału ZOMO zginęło wtedy 9 górników, a wielu zostało rannych. Przed katowicką kopalnią Wujek co roku, na jak co roku kwiaty i znicze złożyli przedstawiciele Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80. Chcemy wierzyć, że teraz nadszedł czas, by godnie uczcić pamięć poległych górników z kopalni Wujek, mówił przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek. Dzisiaj jest rzeczywiście szansa na to, żeby do tych bohaterów z 80 i 81 roku wrócić i odnieść się z właściwym szacunkiem, rozliczając tych, którzy się sprzeniewierzyli. Do pacyfikacji kopalni Wujek doszło 16 grudnia 1981 roku. Proces przeciwko sprawcom masakry ruszył dopiero w latach 90. Ostatecznie w 2008 roku zapadł prawomocny wyrok skazujący 14 byłych zomowców z plutonu specjalnego, którzy brali udział w pacyfikacji kopalni Wujek i manifest lipcowy. Sąd uznał wszystkich oskarżonych za winnych zbrodni komunistycznej. Otrzymali oni od 3 do 6 lat więzienia. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o spowodowanie wczorajszej eksplozji na łódzkim Marysinie. 39-latek jest podejrzany o produkowanie niebezpiecznych materiałów pirotechnicznych. Po wybuchu jednego z nich do szpitala trafiły 3 osoby. Do zderzenia doszło podczas akcji niesienia pomocy przez policjantów i strażaków 62-letniej kobiecie w bloku przy ulicy Przemysłowej, informuje Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji. Policjant, który był na miejscu, próbował dotrzeć również do dowodu osobistego kobiety. Kiedy to robił, dotknął prawdopodobnie jakiegoś pudełka i doszło do eksplozji. W wyniku tej eksplozji ranna została policjantka, funkcjonariusz i strażak. Te 3 osoby wraz z lokatorką trafiły do łódzkich szpitali. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeszcze przed północą w jednym z mieszkań policjanci zatrzymali 39-letniego krewnego starszej kobiety. Był kompletnie zaskoczony. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, jak dodał Adam Kolasa. 39-latek nie miał wcześniej konfliktu z prawem. Jeszcze dziś ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Może odpowiedzieć za spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu oraz narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia człowieka. Za to grozi 10 lat więzienia. A teraz
Teraz pogoda. W nocy w całym kraju może pruszyć śnieg. Termometry pokażą od minus 4 do 0 stopni Celsjusza. Zimniej w rejonach podgórskich, tam minus 7. Cieplej na wybrzeżu do około 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. W sobotni wieczór w Polskim Radiu 24 witam Państwa, Mateusz Drozda. Dobry wieczór. Zapraszam do samej północy, 16 grudnia, dziś w kalendarzu, a przed nami kulturalnie już za chwilę program Na Scenie, audycja Katarzyny Oklińskiej, dziś spotkanie z reżyserem Andrzejem Majczakiem, a rozmawiać Państwo będą o najnowszej premierze teatru Stefana Jaracza w Olsztynie. Kulturalnie również na naszej antenie po 22. Dziś spotkanie z Jakubem Pączkiem, reżyserem filmu Reakcja Łańcuchowa. A w międzyczasie po 20.30 dziś reportaż w Polskim Radiu 24. Dwa lata temu strażacy z miejscowości Bielawa jechali gasić pożar. Wozem strażackim kierował Edward Pruśniewski. Zasłużony, doświadczony strażak. Niestety doszło do wypadku. Zginęła kobieta. Niedawno zapadł wyrok w tej sprawie. Strażak został skazany na 2 lata więzienia. Co się dzieje ze strażakiem dziś? Czy trafił do więzienia? O tym wszystkim w reportażu Olgi Mickiewicz. Strażak właśnie po 20.30. Tradycyjnie od 21 do 22 magazyn informacyjny Polskiego Radio 24. Magazyn Północ, Południe. Już teraz Państwa zapraszam. Jeszcze jedno zaproszenie po 22. Interakcja Agnieszki Furtek-Bilnik. Dziś o mieszkaniu dla seniora. Tę godzinę, bo prawie już 8 minut po 20. Zaczynamy bardzo kulturalnie. Na scenie. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj reżyser przedstawienia Wiele hałasu o nic, Andrzej Majczak. Przedstawienie miało premierę wczoraj na deskach Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Wiele hałasu o nic to najczęściej inscenizowana komedia Williama Szekspira. Dlaczego postanowił Pan zabrać się za to przedstawienie? Najczęściej inscenizowana, ale niekoniecznie w naszym kraju. U nas wcale nie było tak wiele tych realizacji i dlatego myślę, że akurat u nas jest to tekst może nawet nieco niedoceniany. Dlaczego wziąłem się? No jest to świetny scenariusz. Scenariusz, w którym mamy sporą paletę i ludzkich namiętności, zdarzeń, intryg. Fajny, wdzięczny materiał teatralny. Dlaczego to przedstawienie jest niedoceniane? Może inaczej, dlaczego pan uważa, że warto je docenić? Niektórzy, kiedy widzą, że coś jest komedią, to raczej omijają szerokim łukiem. Choć tutaj nazwisko autora tej sztuki myślę, że robi swoje. Szekspir jest gwarantem jakości opowieści. Nawet jeżeli mogą zrażać pewne pułapki, czy też nieprawdopodobieństwa samej intrygi szekspirowskiej, to nie w niej jest największa siła tego tekstu. Jak tu Szekspira, najważniejsze jest to, jak on obnaża nasze słabości, jak ujawnia nasze ukryte pragnienia, nasze namiętności, nasze dążenia, jak się ze sobą zderzamy, czego od siebie nawzajem pragniemy. To jest tekst o namiętnościach, o pragnieniu. Mamy tu sporą paletę barwnych, młodych postaci. To jest jakby bardzo bogaty, nasycony, barwny tekst, barwna opowieść. A czy to przedstawienie również o współczesnych ludziach? Ten tekst, ten dramat ma już ponad 450 lat. No jak to u Szekspira? Natura ludzka się nie zmienia i to, co najistotniejsze, w związku z tym pozostaje i warto do tego wracać. Tutaj mamy bardzo ciekawą parę głównych bohaterów. Benedikt Beatrycze, dwie bardzo silne osobowości, niezależne. Ona wręcz, byśmy dzisiaj powiedzieli, wyemancypowana. W tym sensie bardzo taka współczesna postać. Gra tę postać w naszym przedstawieniu Agnieszka Giza, ciekawa tutaj młoda aktorka Teatru Olsztyńskiego. A do pary mamy Benedika, postać Benedika, też zwariowanego. Bardzo skrytego, tajemniczego, trochę zawziętego. Tajemniczego, owszem, czy skrytego, nie powiedziałbym, że w naszym przedstawieniu, wręcz bym powiedział, że może momentami błazeńskiego, szalonego, ale na pewno trudno uchwytnego. Może jeżeli chodzi o okazywanie uczuć trochę zamkniętego w sobie.
A, to tak, rzeczywiście. Zresztą oboje są zdeklarowanymi singlami, dzisiaj byśmy powiedzieli. I to, co z nimi się dzieje, z ich uczuciami, wzajemnymi uczuciami, to jest jedna z najciekawszych rzeczy, które są w tej opowieści. No tak, powiedział pan, że wiele hałasu o nic to korowód rozkochanych par. Czy to tak naprawdę jest najważniejsze? Miłość w tym przedstawieniu? Może nie tyle sam fakt miłości, co my z nią robimy, jak okazuje się, że uzależnieni jesteśmy od tego, jacy jesteśmy, jak jesteśmy postrzegani przez innych, jak łakniemy być pożądanymi, nawet jeżeli zarzekamy się, że nic takiego nie ma miejsca. W tym sensie tworzy się właśnie bardzo fajne napięcie pomiędzy deklaracjami potrzeby niezależności, bycia właśnie singlem, bycia kimś wyłącznie sobą, a zarazem okazuje się, że gdzieś w nas wciąż jest to łaknienie bycia z drugim, wobec drugiego. Druga sprawa, kiedy już się tworzy związek między dwojgiem, to jak rozkładają się potem siły, jak rozkładają się relacje, kto jest, kto dominuje, kto chce dominować, jak rozgrywana jest ta gra dominacji. To są podstawowe i takie dla mnie najciekawsze tematy tej opowieści. A w życiu, skoro miłość jest jednym z najważniejszych elementów na scenie, jeżeli miłość w ogóle można nazwać elementem, a może bohaterem przedstawienia, to czy w życiu jest tak samo? Czy szerzej zadam to pytanie, czy to jest tak, że temat, który pojawia się na deskach teatru w danym przedstawieniu, jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się w rzeczywistości, co jest ważne dla reżysera, dla twórców tego danego przedstawienia? Odwołam się tu do klasycznego już zabiegu, to znaczy Szekspir i powołana przez niego maszyna teatralna jest zwierciadłem rzeczywistości i w tym sensie zarówno ten tekst, jak i nasza opowieść spełnia tę rolę. Mamy szansę przejrzeć się w tej opowieści, jednak nie zapominajmy, że jest to komedia. Przygotowujemy to przedstawienie również po to, aby widz mógł miło spędzić czas w czasie chociażby teraz zbliżającego się karnawału. To, czego dowiemy się o sobie, jest równie ważne jak ten żywioł komediowy, mam nadzieję lekki, mam nadzieję intrygujący żywioł komediowy, który stara mi się powołać na scenie. W takim razie, czy komedia to jest konwencja, która najbardziej pasuje do opowiadania takich historii? Historii miłosnych, lekko żartobliwych, ale tak naprawdę dotyczących nas wszystkich, tylko trochę bardziej intymnie. Czy najlepsza? Być może rzeczywiście. Zaprzyjaźniona mną scenografka twierdzi, że ona czyta tutaj w tej opowieści związki, czy też emocje, które powodują bohaterami, rozczytuje jako rodzaj miłosnej choroby. Jeżeli to jest nasza choroba, nasza słabość, to może lepiej się z niej po prostu śmiać, nabrać dystansu. W tym sensie komedia chyba dobrze pozwala nam zdystansować się do tych naszych emocjonalnych słabości. Powiedzieliśmy już, że mimo upływu 450 lat od napisania tego przedstawienia, bohaterowie, a właściwie ich cechy charakteru są współczesne. Ci ludzie mogliby żyć tu i teraz. Ale proszę jeszcze powiedzieć, czy mimo upływu lat ta historia ciągle dobrze się opowiada na deskach teatru? Jak to jest z punktu widzenia pana jako reżysera? Mieliśmy sporą satysfakcję z pracy. Ja osobistą mam sporą satysfakcję z pracy nad tym tekstem. Spłatał nam parokrotnie figla. Jak okazało się, nie... Jak to powiedzieć, wie pani, język szekspirowski, no właśnie, po raz pierwszy realizuje pełni tekst szekspirowski i okazało się, że nie warto bagatelizować siły dialogu szekspirowskiego, w tym przypadku w przekładzie Barańczaka. Im z większą dbałością i uwagą na tym dialogu, jego niuansach się skupialiśmy, tym więcej zyskiwała wymowa opowieści i tym więcej zyskiwały postaci, które tym dialogiem się posługiwały. To jest bardzo intrygująca lekcja teatralna, spotkanie się z tekstem szekspirowskim wypowiadanym na dużej scenie, z dużej sceny. Powiedział pan przed chwilą, że tekst został zrealizowany w pełni, ale ja skądinąd wiem, że przedstawienie zostało skrócone. Jak to jest? Tak, to wynikało oczywiście, skrócenie tekstu. Oczywiście. Tekstu wynika, tak, z potrzeby dostosowania tej opowieści do naszych czasów, do naszego rytmu. Co to jest rytm? Realizować?
No bardziej, bardziej... Chodzi o czas? Chodzi o oszczędność czasu? O oszczędność widzów? Pewną myślę, że chodzi o pewną niecierpliwość, to znaczy skurtowość skojarzeń, myślenia, ale też i przeżywania. Może myślę, że to wynika z pewnej domyślności, to znaczy znamy pewne historie, odwołujemy się do nich, obejrzeliśmy wiele historii romantycznych komedii miłosnych i drobiazgowe odsłanianie intrygi nie miałoby tej siły wyrazu, jaką miała kilkaset lat temu, kiedy zastępowała telewizję, kiedy zastępowała media, kiedy rytm snucia opowieści był inny. W tej chwili szybciej łapiemy, do w którą stronę zmierza intryga i dlatego myślę, że to gdzieś wymusza na, a przynajmniej takie było moje przekonanie, wymusiło na mnie pewną skrótowość w myślenie i obrazowania. Stąd taki zabieg. Dzisiaj, gdyby zrealizować tę komedię w pełni, musiałaby trwać ponad 3 godziny. Nasze przedstawienie trwa niewiele ponad 2. A czy to nie jest tak, że boi się pan trochę przetrzymywać widzów dłużej? Są w Polsce reżyserzy, którzy realizują kilkunasto nawet godzinne przedstawienia i mało kto wychodzi w trakcie. Czy chodzi o to znużenie? Mówi się, że percepcja widzów trwa około godziny. Potem już się niecierpliwią i zrykają na zegarek. Czy to prawda? Czy zauważył pan coś takiego? Czy ta decyzja wynika właśnie z takiej obserwacji? Myślę, że nie ma jednego klucza. To wszystko zależy, jaki materiał.